No i dostaliśmy tytuł kolejnego filmu ze świata Star Wars, a w zasadzie kolejnej części Gwiezdnej Sagi. Mianowicie epizod 8 będzie się nazywał The Last Jedi. Co można by oczywiście przetłumaczyć bardzo dosłownie jako Ostatni Jedi albo Ostatni z Jedi. Rozobojętnie, w zasadzie tytuł sugeruje nam jedno. Będziemy mieli jakiegoś ostatniego Jedi albo ostatnich Jedi, bo akurat Jedi w liczbie mnogiej brzmi tak samo. Ostatni czy The Last również nam nie sugeruje, czy tyczy się to jedynego Jedi, czy kilku Jedi, czy może po prostu chodzi o Luka i Rey, a może tylko o Luka. Moim zdaniem chodzi o Luka przede wszystkim, no bo jego poznajemy na sam koniec, czy poznajemy znowu, wracamy do niego pod koniec epizodu 7. W związku z tym logiczne jest to, że kolejny film będzie mocniej o niego oparty i będzie tam bardziej istotną postacią. No i stąd pewnie też tytuł Ostatni Jedi, no bo trudno powiedzieć, by Rey można było nazwać Jedi w tym momencie. Chyba nie, chyba chodzi właśnie o to, że Luke jako jedyny pozostał Jedi w tym świecie, który znamy z epizodu 7. No oczywiście były tam rozmaite narzekania i kontrowersje, dla części osób to już jest jawne sugerowanie, że Luke Skywalker zginie w tym filmie na 100%, bo Last Jedi pewnie chodzi o Rey i ona zostanie jako ostatni Jedi i tak dalej, i tak dalej. Części osób się jeszcze nie podobał tytuł, bo brzmi zbyt... No jest zbyt popularny, powiedzmy. Ostatnio mieliśmy masę filmów, które miały tytuł albo podtytuł The Last of coś tam, albo ktoś tam. I moim zdaniem to jest trochę naciągane. Praktycznie każdy tytuł każdego kolejnego epizodu był bardzo taki generyczny, że takim się brzydkim neologizmem posłużę, bo umówmy się, słowa typu kontratakuje, atak, albo powrót, albo zemsta kogoś tam, no to też są bardzo popularne rzeczy, które można znaleźć w rozmaitych tytułach. Zemsta Salazara niedługo nas czeka, na przykład Piraci z Karaibów. To jest akurat brytyjski, jednocześnie też polski tytuł, oryginalny jest trochę inny, ale jakby nie patrzeć, kolejna zemsta, która trafi do kin. Zresztą ostatni, The Last Night, zdaje się, kolejna część Transformers będzie się tak nazywać. Wydaje mi się, że to jest zgodne z tą tradycją, by te tytuły były takie właśnie bardzo oszczędne. Aczkolwiek jest to w pewnym sensie złamanie tradycji, bo drugie części zwykle miały jakąś aktywność, powiedzmy, w tytule, no bo mieliśmy Imperium kontratakuje, a potem atak klonów, a teraz mamy Ostatni Jedi. Więc no jest niestety zerwanie z tradycją, cholerny Disney, ale... Ale powiem wam tak, coś co mnie interesuje o wiele bardziej niż ten tytuł, to jest ten czerwony kolor, bo do tej pory raczej tytuł Star Wars kojarzył nam się z kolorem żółtym. Zwykle to było, logo było, no, w żółtym kolorze. Oczywiście Powrót Jedi był pierwotnie na czerwono, ale myślę, że to był jeszcze ten etap, kiedy to nie miało dużego znaczenia. Ostatnio praktycznie zawsze logo było żółte. Mało tego, mamy taką fajną poszlakę w związku z tym, że w Wojnach Klonów zawsze mieliśmy żółte, tradycyjne logo. Ono było zmienione na czerwone w tylko raz, czy w dwóch odcinkach, powiedzmy, kiedy się pojawił Darth Maul. Więc w momencie, kiedy dostajemy ten enigmatyczny teaser poster, gdzie mamy tylko tytuł i tylko logo, ale napisane na czerwono, to już nam może coś, myślę, sugerować. Choćby to, że szykują się nie najlepsze czasy dla Jedi. Sam tytuł oczywiście na to wskazuje, ale przede wszystkim no, kolor czerwony się kojarzy ze Sithami. Albo ze złem, powiedzmy. Albo ze śmiercią, z krwią i tak dalej. No nie są to zbyt dobre skojarzenia. Więc nie pokuszę się o jakieś spekulacje, co to konkretnie oznacza. Ale powiem wam, że miałbym nadzieję, chciałbym, żeby fabuła tego Last Jedi potoczyła się tak, że byłby to moment, w którym The Last Order zdobywa potęgę i przewagę nad Republiką, Nową Republiką. Bo wydaje mi się, że to byłby dobry progres i byłoby to też w pewnym stopniu nawiązanie do Imperium Kontratakuje, gdzie mieliśmy nową nadzieję z tym jednorazowym zrywem Republiki, tą jakby pierwszą kroplą, która zaczęła przelewać czarę goryczy, tym pierwszym małym zwycięstwem, które dopiero poprowadziło do kolejnych większych zwycięstw rebelię. I tak tutaj mieliśmy na początku rozwalenie tego Starkillera, ale mimo to First Order mógł pozostać tą przeważającą siłą, no bo zdaje się, że Starkiller zniszczył wcześniej ileś tam, nie wiem, planet czy cholera wie czego, nie wiem. Nie wytłumaczyli tego zbyt dobrze w filmie. Teraz mogą to wreszcie wytłumaczyć. Chciałbym, żeby w tym momencie okazało się, że First Order faktycznie ma przewagę i faktycznie może tę Republikę zaorać i film nie będzie
będzie się kończył na jakimś epickim zwycięstwie. Wybaczcie użycie słowa epicki, zdarza mi się coraz częściej. Ale będzie po prostu udaną ucieczką przed przeważającymi siłami wroga. I Luke Skywalker może wtedy zginąć, czemu nie? Może na przykład się poświęcić, żeby uratować swoich przyjaciół. I trzecia część już będzie dopiero należała do Rey, do Fina i do reszty, ale dopiero w trzeciej części szala się odwróci znowu na drugą stronę i pozostaniemy mniej więcej w takim momencie wtedy, jak pozostaliśmy po powrocie Jedi, gdzie niby odniesiono zwycięstwo, ale jest jeszcze furtka, żeby tę historię kontynuować i pewnie wtedy będzie jeszcze kontynuowana, jeśli nie w filmach, to gdzie indziej. W każdym razie chciałbym, żeby to był ten mroczniejszy i poważniejszy, bardziej pesymistyczny film, który zakończy się może troszeczkę optymistyczną nutą, ale raczej będzie to radość z tego, że uszło się z życiem, a nie z tego, że odniosło się wielkie zwycięstwo nad First Order. Czy wrócą Sithowie? Nie mam pojęcia. Myślę, że raczej nie. Myślę, że kiedyś być może wrócą i by było fajnie zobaczyć starcie Sithów, którzy uważają, że oni są tymi prawdziwymi, mrocznymi Jedi i oni są tylko tutaj, należy im się panowanie nad ciemną stroną mocy. Z rycerzami Ren na przykład. Zresztą o rycerzach Ren fajnie byśmy się dowiedzieli wreszcie czegoś ciekawego. Ewentualnie ogólnie o użytkownikach ciemnej strony mocy innych niż Kylo. Plus mam nadzieję, że Kylo się dopicuje trochę i wróci silniejszy. Chciałbym, żeby to oznaczało, żeby to czerwone logo i The Last Jedi oznaczało pewnego rodzaju upadek, czy raczej potknięcie się Republiki, żeby role się odwróciły. Bo jednak wydaje mi się, że pozytywne postacie w świecie Star Wars są ciekawsze, jeśli to one są tymi, które muszą uciekać, kryć się i działać z zaskoczenia przeciwko złemu Imperium. Do tego się przyzwyczailiśmy i chyba to wolimy. Ja bardzo lubię okres Starej Republiki, ale im silniejsze było Imperium w Starej Republice, czy przeciwko Starej Republice, tym ciekawsze były też media z tym związane. Dajcie znać, jak wy to widzicie, jak wy byście chcieli, żeby wyglądał epizod 8. I cóż, będziemy czekać na kolejne informacje, zobaczymy, jak to się będzie układać. Pewnie niedługo, no w połowie roku pewnie pojawi się jakiś teaser, bo wiadomo, z tymi epizodami wcale się nie muszą spieszyć, a potem zobaczymy. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!